Dzisiaj, proszę Państwa, o konieczności automatyzacji procesu. Tutaj nawet firma Play do nas napisała pismo, że oni są cyfrowi, 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 a potem zaraz, że możecie Państwo listownie zgłosić, że możecie na e-mailu wysłać na 3-4 sposoby. Ja mówię, aha, się zorientowali, że cyfrowość to nie jest wszystko, bo teraz wiecie Państwo, jak banki staną, są problemy. Ludzie nie mają wypłaty pieniędzy, a może coś jeszcze gorzej. No, nie ma. Automatyzacja to jest jeszcze, ale elektronika i, proszę Państwa, internet to są rzeczy bardziej delikatne, nad którymi trudno zapanować. Trzeba sprawdzać, to trzeba, wiesz. Nie takie to proste jest, nie takie to łatwe. Na razie nie ma wiatru. Się uspokoiło, proszę Państwa, a się wyciszyło. Proszę, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. No to proszę Państwa, zmieniamy temat, ponieważ za nieco ponad godzinę rozpocznie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, a tam związki... To jest program nocny. Są tutaj powtórki w większości. Także wiecie Państwo, to co za godzinę, to za godzinę niekoniecznie. Zobaczymy, czy ta maryjna pieśń się skończyła. No właśnie, ona śpiewa Eleni, piękne te melodie już tak się przejadły, chociaż może nie zupełnie, no nie chcę jej tam oceniać, krytykować, dyskwalifikować. Eleni głosu takiego nie ma, wiesz, bo ona nie może wyciągnąć, nie może, ale ma taki głos grecki, taki naturalny, że on się też liczy. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i że te buziaczki przesyłam. Bądź zdrowa, Karowa, prosiła jak świniaczka. Co? Że prosiaczka? Continuation, prosiaczka. Założony deficyt jest niewielki, no nie ma na wprost wpisanych tych takich, no nazwijmy to, dużych, nowych programów socjalnych, chociaż one mogą być sfinansowane również... Tutaj w bardzo dużo miałyśmy do powiedzenia, proszę Państwa, ja mam bardzo dużo pomysłów, nowych, świeżych myśli i zawsze proponuję zapisywać na bieżąco, bo potem one jakby nie wracają, wiesz, one będą podobne przy innych problemach, rzeczach, aspektach i sobie powraca i tak w ten sposób. No, natomiast dobrze jest zapisywać. To, co myśmy tutaj mówiły o tych filozofach, że na przykład ewolucja, filozof podłapał naukę, oczywiście, że diabelską, oczywiście, że fałszywą, bo to wszystko jest szatańskie, co należy do świata tego, że ewolucja jest prawdziwa i że człowiek pochodzi od małpy. Bardzo wielu księży się uczepiło tego, że ja, nawet jak byłam u księdza i siostra moja, jej mąż, to ksiądz w drzwiach powiedział, że jest po prostu po biologii, on wierzy w ewolucję i co ja tu u niego robię, wiesz? No, zamiast powiedzieć dzień dobry, tak na pierwsze wrażenie, prawda? No to takie głupoty, jakie to są typy, które się Panu Bogu nie podobają, bo po prostu ta ich zarozumiałość, pazerność i ten autorytaryzm to im po prostu zabija logiczne myślenie. Potem okazało się, że on nie ma Biblii, ale ma tutaj dużo przekładów Biblii. No, przecież jak nie korzysta z ani jednego przekładu Biblii, to jak on może logicznie myśleć? Nie może, nie może. A siostra zauważyła moja, że słuchaj, on nie miał racji, bo ja sobie poszłam stamtąd. Będzie to duży szok dla tych firm, które mogą inwestować. Był obrażony, proszę Państwa, że to przecież on jest najmądrzejszy, głupiochytry najmądrzejszy. Ja to wiem, proszę Państwa, że to nie ma co się spierać, nie ma co się kłócić, tak samo jak i z tym Mareczkiem. On się nie przyzna. Czy Państwo uważacie, że diabeł to się przyzna? Do tego, że źle myśli, że źle robi, że źle zaczął działać, źle kończy. I tak samo jego słudzy. Słudzy szatana, Mareczkowi, też nigdy się nie przyznają,
łzą zaparte, no Mareczek odbiera słuchawkę. Tutaj jednej mówi, że pigwerowi wcale pigwy nie robi, bo nie może do niej przyjść. Potem drugi, ach, przychodź kochani, przychodź, na ciebie czekam. Ja to już leciałam w ogóle, tylko pozałatwiałyśmy takie sprawy, proszę państwa, internetowe. Zaraz zobaczymy w internecie, czy to jest. Na inwestycje do PKB. Czy popatrzymy, jak inwestycje do PKB się zmieniły w ciągu ostatnich lat? Sprawdzając, proszę państwa, w tych cieniach burzy dzisiejszej nocy, czy ta maryjna pieśń się już, Eleni, skończyła. Podzielmy to na takie, no jasne, i przede wszystkim prywatne, czyli ogólnie stopa inwestycji do PKB wszystkich u nas jest bardzo niska, a dodatkowo, jeśli patrzymy sobie na dynamikę, to te inwestycje prywatne kuleją, tak, bo inwestycje prywatne odbiły się po tym, jak odblokowano środki unijne, natomiast inwestycje prywatne zostają w tyle. No i teraz, jeśli chcemy być innowacyjni, to musimy inwestować. Jeśli patrzymy sobie na to, skąd się bierze PKB, no to jest praca, kapitał, innowacyjność. Kapitał jest bardziej efektywny, jeśli innowacyjność rośnie, więc to są takie podstawy. No ale nie zrobimy tego, jeśli będziemy przykręcać śrubę tym, którzy mogą być najbardziej innowacyjni. Nawet w ostatnim czasie, czy chyba ostatni tydzień, czy dwa tygodnie, też stowarzyszenie, nie pamiętam nazwy, ale właśnie osób z zatrudniających firm informatycznych, też w osobno wystosowano. Nie to, że to jest. Opłatek, na którym nam najbardziej zależy. Ale to są tak naprawdę, to w dużym stopniu występują przeciwko tej 30-godności. Ale tutaj wygląda dobrze. Pan to mówi, to ja zacytuję z uzasadnienia do tego projektu budżetu stanowisko pracodawców, którzy mówią tak, rząd powinien ograniczyć lub wręcz likwidować deficyt sektora finansów publicznych, aby złagodzić wahania koniunktury, ograniczyć bezrobocie w czasie spowolnienia, bo to umożliwi trwały, tutaj podkreślają to, tak, wzrost gospodarczy. To jest taki cytat, związki z kolei właśnie poprawmy życie ludzi, bo nie będą pracować za godne pieniądze, konsumować i zasilać budżet. No tak staram się najszybciej jakby pokazać opinię strony. Oczywiście, tylko jakby musimy powiedzieć, że też pamiętać o tym, że zawsze łatwo się wydaje w czasach, kiedy mamy lepsze wskaźniki budżetowe, po czym, a wiadomo, że one nigdy nie trwają wiecznie. W związku z tym no, bardzo mocno trzeba to wyważyć z tendencją na zaciskanie budżetu w chwili, kiedy jest on w dobrej kondycji, żeby mieć mniejszy deficyt, który później ewentualnie można pogłębiać w czasach, kiedy jest większe, kiedy koniunktura jest gorsza. Myślę, że jakby będzie na pewno pojawiać się presja na podwyżki i też jest ona w strefie administracji, tak, kwestii urzędu. Ona pewno dzisiaj. Natomiast ja bardzo bym zależało, żeby to też powiązane było z jakąś zastanowieniem się nad jakością pracy, nad kwalifikacjami, którzy te urzędnicy posiadają. Koło zamknięte, 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 bo z kolei nie będzie ludzi o wysokich kwalifikacjach za marne pieniądze. No więc, znaczy właśnie, to też w pewnym momencie musimy się zdecydować, w którą stronę idziemy. Czy tworzymy jakby wyższe, tworzymy wyższe wynagrodzenia, ale zatrudniamy wtedy ludzi o wyższych kwalifikacjach w urzędach i wtedy najprawdopodobniej są oni bardziej wydajni. No ale ja bym chciała jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym elemencie, na który ja jakby na końcu tutaj pokazałam, czyli ten związkowy element konstrukcji, dlatego że my ciągle mamy tak, że to budżet ma nasz być jakoś tam utrzymany przez wzrost konsumpcji. Ona jest na 5,8% na przyszły rok tutaj w skazana. O co mi chodzi, że związki mówią, że mamy zapóźnienia, tak? Mamy ciągle zapóźnienia, nie, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń. W związku z tym ten wzrost konsumpcji jest możliwy w związku z wyższymi wynagrodzeniami. No to jest jakby, mówię, pewne truizmy. A PKB, tak, wzrost PKB przewidziany na przyszły rok jest Żydowa, niech tu nie kręci. Tak? 3,8%, więc jest z czego brać, no mówiąc najbardziej banalnie, Andrzej Kęsbok. No to prawda, dlatego trudno będzie, tak powiem, postawić taką twardą tamę i powiedzieć, że nie. Jasne góry. I trochę jest też prawdy w argumencie, że te pieniądze wracają, znaczy pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia dla tych mniej zarabiających są w większości przeznaczane na bezpośrednią konsumpcję, więc one wracają do gospodarki najszybciej. Więc to, no, trochę prawdy w tym argumencie też jest. No, wydaje mi się, że groźniejsze jest to opodatkowanie powyżej 30-krotności średniej i tutaj efekt taki mrożący, który to może wywołać. Także to raczej starałbym się
wypośrodkować. Tam się pojawia taki element, mówią niektórzy ekonomiści, że ta 30-krotność, już teraz pomijmy te aspekty i kominów i samych teraz, powiedzmy, odchodzenia od umów o pracę przez tych specjalistów, ale przede wszystkim to wieszczą, że, znaczy ja nie wiem, czy w to wierzyć, ale że nie uda się w związku z tym PPK, bo pracodawcy jakby stworzą atmosferę, takie są wypowiedzi, która no nie będzie sprzyjała pozostawaniu, o, tak żebym dokładnie powiedziała, w PPK. Nie wiem, co Państwo na to. No jak najbardziej, to są elementy powiązane. Mamy to przecież i PPK, i jakby ten element FUS-owy, to są części systemu emerytalnego. I teraz rząd przychodzi i mówi, słuchajcie, no to teraz musicie oszczędzać więcej, kieruje tą uwagę do tych najlepiej zarabiających na umowę o pracę, podkreślę, że słuchajcie, teraz oszczędzajcie więcej i w systemie kapitałowym, i w tym systemie FUS-owskim, tak? I nagle tym osobom bardzo mocno spada dochód rozporządzalny, a teoretycznie rosną oszczędności, teoretycznie, bo w społeczeństwie nie ma wiary w to, że te pieniądze faktycznie zostaną im przeznaczone. Żółty jesienny. Będą do ich dyspozycji w przyszłości. Nawet jeśli chodzi o CPK, po reformie OFE, ta wiara, nawet ten system kapitałowy jest niewielka. A co mówić o tym... Kiedyś jak mi powiedziałaś poszkalony, to łeb miałaś cięty. Tak, chodziły takie już mafie. To też jest dyskusja dotycząca stopy zastąpienia w momencie, kiedy wszyscy przejdą na emeryturę. Wszyscy tam gdzie są. Będzie opór wśród ludzi. Będą boli, trochę mnie to smuci, że ja pamiętam, że niedawno była ta stopa ponad 60%, a już teraz jest 40-50. To już jakby spada do tego, że będzie ten limit zniesiony. W związku z tym jakby, no, myślę, że to nie będzie łatwe. No zobaczymy, dzisiaj to też ma być podjęte w formie uchwały, no gdyby oczywiście, znaczy jest taka już jedna uchwała, w której związki pracodawcy jakby generalnie PPK popierają, aczkolwiek tam się pojawiają pewne elementy, pewne uwarunkowania. No dobrze, jeszcze jedno zdanie tylko. A uwarunkowania zewnętrzne, bo też pada to ze strony pracodawców, że uwarunkowania zewnętrzne mogą być te rozmaite wojny od celnych przez faktyczne, tak, wojny, te konflikty zbrojne mogą mieć istotny wpływ i hamować rozwój budżetu, a Ministerstwo Finansów nie wiem, czy ktoś jest w stanie wskazać konkretny kierunek tego wpływu zewnętrznego. To, co my obserwujemy, to jest raczej wzrost niepewności, czyli takiej tej volatility, prawda? To jest to widzimy. Natomiast czy to będzie w kierunku źle, gorzej dla polskiej gospodarki, czy lepiej dla polskiej gospodarki, to dzisiaj chyba nie ma nikogo mądrego. Natomiast wiemy, że to wymaga znacznie większej elastyczności, szybkości reagowania, bo te zmiany rzeczywiście przede wszystkim w obszarze politycznym i regulacyjnym przyspieszyły. No to jest, Agnieszka, to jest kwestia tego, że mamy kolejny element tego ryzyka, który przedsiębiorcy jakby analizują, podejmując decyzję o inwestycjach długofalowych, czyli w momencie, kiedy te czynniki zewnętrzne wydają się niestabilne, gdzieś już pojawiają się takie sygnały o tym, że Turcja to jakiś początek kolejnej fali recesji, bo i to już może się wydarzyć, ale celną zachęca do inwestycji, ale nie wiem, czy ogranicza na przykład konsumpcję. No to zobaczymy jeszcze, jakie będzie to stanowisko. Pewnie do tej dyskusji o budżecie będziemy wracać. Andrzej Kęsbok, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Agnieszka Durli, Krawa Izba Gospodarcza i Przemysław Kwieciński, Trade Brokers, byli Państwo gośćmi. Anna Grabowska, do usłyszenia. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina druga. Czas na informacje. Ewa Morowiec, zapraszam. Jedna osoba poszkodowana, powalone drzewa, pozrywane linie energetyczne. Taki krajobraz zostawiły po sobie wichura, ulewa i burze, które przeszły przez województwo zachodniopomorskie. W powiecie białogardzkim drzewo spadło na motocyklistę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. W Kołbaskowie drzewo runęło na przystanek autobusowy koło kościoła. Nikomu nic się nie stało. Strażacy usuwają z dróg, chodników, drzewa, konary i gałęzie. Mieli ponad 400 zgłoszeń, m.in. z Drawska Polskiego, Złocieńca, Czapłów, Gryfina, Koszowina i Polanowa. Profesor Gerd
rozmowy z premierem Mateusz Morawiecki. Wiązał się zachować poufność i nie komentuje sprawy. Małgorzata Gersdorf poinformowała, że przedstawiła szefowi rządu swoje stanowisko co do warunków Sądu Najwyższego dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy zwolnieni sędziowie z uwagi na 65. rok życia powinni wrócić na... Najwyższa z mocy konstytucji bez warunków. Podniosła również, że należy wskazać konstytucyjny charakter KRS. Jestem zaskoczony zachowaniem sędziów w Polskim Radiu 24. Z tego co tego spotkania umówili się na poufność. Jeżeli ja się umawiam z kimś, no to staram się dotrzymać słowa i pan premier Morawiecki tak czyni. I dotrzymaj słowa.